Spożywcza.TV i portalu wiadomości spożywcze.pl. Ja nazywam się Tomasz Mańczyk, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Szumowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka. Witam, Witam Państwa serdecznie. Witam Panie Prezesie. Nie będziemy dzisiaj mówili o rynku alkoholowym, o podziale rynku, o strukturze sprzedaży. Skupimy się dzisiaj na wódce, a dokładniej na polskiej wódce. Dziękuję, bo szczerze mówiąc, powinienem powiedzieć, uf, wreszcie porozmawiamy o duchu, o, o tradycji, o kulturze, o historii tego najbardziej polskiego produktu, jakim jest polska wódka. No właśnie, tak na wstępie, panie prezesie, prawo do mówienia o sobie jako o kolebce wódki rości sobie zarówno Polska, jak i Rosja. Jaka jest prawda? Znaczy, Szczerze nie pamiętam, dlatego że prawda ginie gdzieś w mrokach średniowiecza i nie ma faktów spisanych, które, dowodów, które by świadczyły o tym, kto ma rację. Natomiast jest, są pewne poszlaki, a poszlaką jest geografia i historia. Jeżeli przyjmiemy, że technologia destylacji alkoholi. Pojawiła się w Europie na ziemiach dzisiejszej Hiszpanii, na Półwyspie Iberyjskim. Zapoczątkowali to ówcześni naukowcy, alchemicy arabscy, gdzieś w VI, VII wieku naszej ery. I stamtąd technologia, czyli sposób wytwarzania, promieniowała na wschód. Jeżeli popatrzymy na mapę. To Polska jako żywo zawsze na zachód od Rosji była, i ta technologia szła właśnie z tego kierunku. Gdzieś w jakichś zakonach, w jakichś pracowniach alchemicznych u Francji dzisiejszej, Niemiec dzisiejszych przyszło do, na tereny Polski. I dlaczego nie destylaty z owoców? Ano dlatego, że nie mieliśmy winogron, jak w Hiszpanii czy we Francji, mieliśmy za to zboża i być może przez przypadek, drogą jakichś eksperymentów, komuś udało się wydestylować alkohol z prymitywnego, ówczesnego żyta. Owsa bądź, bądź, bądź pszenicy. A już bardziej żartobliwie powiem, że lat temu, nie pomnę, ale chyba ze 12, miałem okazję rozmawiać z ministrem rolnictwa Rosji w trakcie polagry na międzynarodowych targach poznańskich. I kiedy moi koledzy z branży mięsnej apelowali do ministra o zniesienie embarga, ja siedziałem z, z boku cicho, zauważył to minister rosyjski. I Mówi, a pan nie ma do mnie żadnej prośby. Ja mówię, panie ministrze, nie, dlatego że ja reprezentuję branżę alkoholową, yy, polską wódkę yy, i, i, i wiem, że polska wódka raczej nie podbije Rosji, tak jak rosyjska nie podbije Polski. Yy, poza tym mamy spór, kto był pierwszy, czy, czy wy, czy my. Yy, ale mówię, panie ministrze, yy, yy, mam propozycję: stańmy na ringu i walczmy o pas mistrza świata. Z tym, że ten pojedynek nigdy nie powinien zostać rozstrzygnięty, bo ważne jest podgrzewanie atmosfery, podgrzewanie temperatury. Szalenie mu się to spodobało, bo rzeczywiście w marketingu ważne jest, że się o kimś mówi. Ale oczywiście mówiąc już zupełnie, zupełnie poważnie, wszelkie według mnie dane wskazują, logiczne dane, że kolebką wódki jest Polska. I tego się trzymajmy. I tego się trzymajmy i o tym I mówmy o tym mimo, w mimo, kraju, dajmy, polskim czyjmy. konsumentom i na świecie. Bo wódka jest polskim dobrem narodowym. Wódka jest polskim dobrem narodowym, tak samo jak dobrem narodowym yy, Meksyku jest tequila, Japonii sake, yy, w Szkocji whisky, Irlandii whisky, koniak we Francji i tak dalej. Jesteśmy bodaj jedynym krajem, który nie stworzył instytucjonalnych narzędzi służących promocji narodowych, Trunków, Trunków. Mam na myśli w tym momencie wystąpię w charakterze adwokata nie tylko polskiej wódki, ale również polskich nalewek, z, którego Polska, z których Polska zawsze słynęła, czy polskiego miodu, pitnego miodu. Odwołam się do, do chyba pierwszej. Imprezy wipowskiej opisanej yy, przez yy, kronikarzy, czyli do zjazdu gnieźnieńskiego, rok tysięczny, przypomnę, yy, miejsce Gniezno, jak sama nazwa wskazuje. I wtedy właśnie yy, ponoć odtąd trzeci, co spisał Titmar, powtórzył galanonim, yy, yy, powiedział, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. Mleko to jest dobrobyt, a miód pitny. To jest celebrowanie, to jest radość, to jest uczta. Właśnie wódka, wracając do wódki, wódka towarzyszyła Polakom przez całe wieki, jak widać. W trudnych czasach pomagała w troskach, ale też pomagała w wyśmienitych zabawach czy w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Między Była też ważnym środkiem płatniczym. Jak zmieniało się podejście do wódki i do formy jej konsumpcji przez Polaków na przy, przestrzeni tych wieków. Panie redaktorze, w tym swoim pytaniu zawarł pan tyle wątków, że dnia by nie starczyło, żeby na nie wszystkie odpowiedzieć, ale podejmę rękawice, podejmę, podejmę próbę. Może zacznijmy od tego, że rzeczywiście my jako Stowarzyszenie Polska Wódka w oparciu o dokumenty, o książki, Traktujące o, 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 o wódce, o prawie propinacji z bodaj 1494 albo 5 roku króla Olbrachta. Wywodzimy, że wódka ma co najmniej 500 lat tradycji. Co najmniej na ziemiach polskich. Ale początkowo pamiętajmy, że wódka nie służyła do, do, do celebrowania i nie, to, nie towarzyszyła ucztom czy biesiadom. Um, ówczesnym, tylko raczej służyła y, y, jako medykament, jako lekarstwo. Dzięki swoim właściwościom rozgrzewającym, właściwościom dezynfekującym stosowana była do tych celów. Poza tym wódkę rzadko pijano w formie czystej wódkę nie w dzisiejszej formie. To był destylat, to była vitae, czyli woda życia, to była gorzałka. I ona była zabarwiona, zmieszana z owocami często ziołami. I że rzeczywiście służyła do celów leczniczych. Później, oczywiście, trudno sobie wyobrazić polski stół, polskie dania, polską ucztę bez, bez, bez gorzałki, bez, bez, bez wódki. Umieliśmy celebrować, umieliśmy korzystać z wódki i proszę zwrócić uwagę, że odwołując się chociażby do literatury, do Glogera, do Falimierza, ale również do poezji, Przecież na początku XIX wieku twórca pana Tadeusza Adam Mickiewicz właśnie w panu Tadeuszu, właśnie w księdze uczta napisał, mężczyznom dano wódkę. Wtenczas wszyscy siedli i hołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. Ten sam Mickiewicz w innym wierszu Pani Twardowska odwołał się do bardzo znanych wódek gatunkowych, wódek gdańskich i gdzie w Pani Twardowskiej napisał Cmoknął cmok i gdańskiej wódki utoczył zełba pół beczki. A zatem wódka była nie tylko na stołach, nie tylko towarzyszyła św... celebracji świąt, ważnych wydarzeń, ale też znalazła swoje miejsca w polskiej literaturze, tradycji, historii, poezji. Jak popatrzymy na hi historię Wódki, która jest długa i interesująca, trzeba też przypomnieć rok 2018. W tym właśnie roku powstało bardzo ważne miejsce na mapie miasta Warszawy. Proszę o nim opowiedzieć. Panie redaktorze, powiedział pan Warszawy. Czekałem na to, czy powie pan Warszawy, <laughs> czy Polski. Czy polski? I, i, I pan ma rację, i ja to rozwinę. Rzeczywiście, jest to pierwsze Muzeum Polskiej Wódki, nie tylko na Warszawskiej Pradze, nie tylko w Polsce, ale pierwsze Muzeum Polskiej Wódki na planecie Ziemia. Co jest ważne, dlatego że szczerze mówiąc, czekaliśmy do 2018 roku. Nie wiedzieć czemu odwołuje się i do mnie do stowarzyszenia i do uwaga 20 pokoleń gorzelników wódki polskiej, producentów wódki polskiej po 500 latach. Czas najwyższy, żeby oddać hołd, oddać cześć temu produktowi, tak bardzo kojarzonemu z Polską. Chcę postawić tutaj akcent i powiedzieć, że według mnie, i chętnie podejmę dialog z każdym, kto będzie twierdził inaczej, polska wódka jest nadal jedyną polską marką globalną, rozpoznawalną jako wysokiej jakości produkt. Kojarzonej z Polską i dostępną y, wszędzie tam, gdzie sprzedawany jest y, legalnie y, alkohol. Jeśli nie ta marka, to inna, ale na tych rynkach y, jest. Y, życzyłbym innym polskim produktom, nie tylko spożywczym, takiego zasięgu i takiej rozpoznawalności i takiego kojarzenia z wysoką jakością y, y, kojarzenia wśród, y, wśród koneserów. Ale rzeczywiście, muzeum powstało. Y, gdzie w dawnej fabryce wódek przy ulicy Ząbkowskiej. Tam, gdzie od końca XIX wieku produkowano wódkę i to w niemałych ilościach, zabezpieczając, zabezpieczając potrzeby miasta Warszawy, części Królestwa Polskiego. Ale oczywiście to, nie, to muzeum i miejsce, w którym powstało, powstało muzeum, czyli, czyli koneser praski, koneser warszawski, to nie były pierwsze fabryki. Pierwsza fabryka to jest rok 1782, słynny Baczewski w Lwowie, potem były fabryki w Gnieźnie, w, w Poznaniu, potockich, w Gdańsku. Polska rzeczywiście, rzeczywiście słynęła z produkcji, z jakości, a muzeum jest tylko formą oddania hołdu, czci temu wspaniałemu i rozpoznawalnemu, jakże polskiemu produktowi. Tutaj też trzeba dodać, że, że Muzeum Polskie Wódki powstało dzięki panu dzięki pańskiemu. Kategorycznie zaprzeczam. Kategorycznie zaprzeczam. Rzeczywiście w pewnym, momencie, w pewnym momencie zrodził się pomysł zbudowania miejsca, w którym można byłoby eksponować najbardziej znane historycznie i współcześnie polskie marki, a jakby yy, y, y, źródłem czy praźródłem takich pomysłów była wycieczka zorganizowana dla producentów, y, dla przedstawicieli producentów polskich wódek w 2004 roku, czyli, y, czyli w roku wejścia Polski do Unii Europejskiej na zaproszenie Scotch Whisky Association. Pojechaliśmy do Edynburga i na Royal Mile y, y, w, y, wszedłem do sklepu y, Scotch Whisky Heritage Center, gdzie zobaczyłem na ścianie chyba wszystkie szkockie whisky plus subiekta, który o każdej mógł powiedzieć w paru językach i y, widziałem oszołomionych y, y, tym miejscem Japończyków, wynoszącym butelki y, i gadżety. I powiedziałem sobie, musi powstać miejsce, w którym będziemy prezentowali historię polskiej wódki, czyli muzeum, będzie miejsce, w którym będzie można skosztować i połączyć wódkę Polską wódkę z polskim jedzeniem, bo nie masz śledzia, nie masz y, tatara, nie ma flaków, y, jeżeli nie ma wódki. No to jest Dokładnie. absolutnie y, po, połączone. Natomiast, natomiast rzeczywiście Stowarzyszenie Polska Wódka objęło y, ideę budowy Muzeum Polskiej Wódki Patronatem, a y, ja bardzo się cieszę, y, y, że y, mogłem się chociaż w malutkiej skali przyczynić do, do, do tego, że takie miejsce po, powstało. Zawodowo czuję się spełniony. Y, y, już nikt nie otworzy pierwszego muzeum polskiej wódki na Bardzo planecie tak. Ziemia. Kontynuując temat, nie sposób nie zapytać się nie zapytać o anegdoty o polskiej wódce. Wiemy, że są związane z artystą Pablo Picasso, czy z bliską do konesera ulicą Ząbkowską w Warszawie. <noise> Dziękuję, że pan. No i znowu, temat, temat temat rzeka. temat, temat rzeka, ale rzeczywiście Pablo Picasso powiedział, że będziemy cenili wiek XX z powodu trzech wynalazków: jazz, kubizm i Polska wódka. A z kolei ulica Ząbkowska i historia, którą pan przytacza. Rzeczywiście, jak głosi opowieść, jak głosi legenda, w 2015 roku, przepraszam, w 1915 roku, w czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy naciskali Rosjan i wypychali ich na wschód, w koneserze. Pamiętajmy, że wtedy był to zabór rosyjski. W, w beczkach zgromadzone były, by było, jak niektórzy mówią, 10 milionów litrów wódki na potrzeby garnizonu rosyjskiego, na potrzeby, na potrzeby rynku. Były dwa wyjścia: albo to zniszczyć, Albo, albo zostawić Niemcom. Ponieważ wódka, znowu ze względów choćby służących do dezynfekcji, była produktem pożądanym, ale też wzmacniała ducha bojowego, no zostawienie wrogowi nie wchodziło w grę. Zabrać tego się nie dało ze sobą na wschód. W związku z tym decyzja o zniszczeniu. 10 milionów litrów wódki w Koneserze spłynęło ulicami Pragi i ponoć na ulicy Ząbkowskiej długo, długo płynęła rynsztokiem wódka. Niektórzy ronili łzę, no bo jak można tyle zmarnować.